Dzień dobry Państwu, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Proszę Państwa, na początku bardzo chciałem Państwu podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne treści, które tutaj na tym kanale się pojawiają, za to, że komentujecie kulturalnie te treści, za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, serdecznie do tego zachęcam. No i także dziękuję oczywiście moim patronom, dzięki którym ten kanał istnieje, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam właśnie tutaj pojawiają się kolejne nagrania. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy do rozmowy i będzie to rozmowa, proszę Państwa, myślę, że trudna, bo o trudnych tematach. Ja w tej chwili jestem w studiu, ale to studio, które sobie zrobiłem, znajduje się w Kijowie. Bo jestem w tej chwili w Kijowie, wybieram się do Odessy i dalej na front i muszę Państwu powiedzieć, że sytuacja w Ukrainie jest po prostu zła. Zła przede wszystkim dlatego, że Rosjanie skutecznie ostrzeliwują infrastrukturę energetyczną na terytorium Ukrainy. 80% obiektów infrastruktury energetycznej w ciągu ostatnich tygodni zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Ostatnio Rosjanie zniszczyli największą elektrociepłownię w centralnej Ukrainie, atakują i widać, że Ukraińcy nie mają czym zestrzeliwywać rosyjskich rakiet. Dodatkowo, proszę Państwa, sytuacja na froncie również się pogarsza, bo tam Rosjanie mają już przewagę w każdym aspekcie. Mówię tutaj o uzbrojeniu, o ilości żołnierzy. Tak naprawdę czekamy teraz na rosyjską ofensywę, zobaczymy, kiedy ona nastąpi i jaka będzie skala tej ofensywy. Co mają też Rosjanie, co wykorzystają, no i jak Ukraińcy będą się bronić. Bo Ukraińcy, proszę Państwa, bronią się w tej chwili, mimo tego, że brakuje im wszystkiego, mimo tego, że Rosjanie mają 10-krotną przewagę w ilości amunicji artyleryjskiej na froncie, no i po prostu mimo tego, że apelują do świata, a świat nie przekazuje im tyle wsparcia, ile potrzebują. I teraz pytanie, czy tę wojnę da się w ten sposób dalej skutecznie prowadzić, tak żeby dojść do zwycięstwa. O tym będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, doskonale zresztą Państwu znanym. Proszę Państwa, moim gościem jest dziś pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry, miło pana widzieć. Dawno pana nie widziałem. Pan ciągle na froncie, ciągle w okopach. Nie, tym razem nie, tym razem tylko w Kijowie, więc daleko od frontu. Tak, Kijów to front. No, wie pan co, mam takie przemyślenie, że właśnie gdyby mieszkańcy Kijowa tak dobrze też czuli to, że ten front jest blisko, to też by inaczej trochę Kijów wyglądał. Niestety, ale mam wrażenie, że czasami Kijów zapomina o wojnie, to co dopiero reszta świata. Właśnie chciałem pana zapytać, jak pan to widzi? Jak teraz wygląda sytuacja walczącej Ukrainy? Znaczy, moja refleksja jest jedna. Mianowicie mam wrażenie, że Ukraina staje się państwem opuszczonym przez wszystkich dotychczasowych sojuszników. Bo deklaracje polityczne to jest dużo za mało. Ukraina potrzebuje środków do walki. Ukraina musi mieć czym walczyć. A Amerykanie są chyba liderem wśród tych państw, które tak na dobrą sprawę poza deklaracjami politycznymi raczej się spierają między sobą republikanie z demokratami, czy pomagać, czy nie pomagać. Finał jest taki, że te dyskusje pochłonęły dużo czasu i Ukraina nie ma wsparcia, nie ma pomocy, nie ma czym walczyć. Proszę zauważyć, że Rosjanie metodycznie rozwalają system obrony powietrznej armii ukraińskiej. Od grudnia zmasowane ataki, zmasowane naloty rakietowe, lotnicze, niszczą systemy obrony powietrznej, niszczą infrastrukturę krytyczną. Przez to Ukraińcy mają duże zużycie rakiet przeciwlotniczych, różnych systemów, Patriotów, IRIS-T, SAMPT-i. I Ukraińcy nie mają czym już zwalczać wszystkich środków napadu powietrznego. Stąd duża skuteczność uderzeniowa armii rosyjskiej. Chociażby tego przykładem jest ta zniszczona elektrownia pod Kijowem, która zasila Kijów i obwód kijowski. A zatem Ukraina stoi wobec faktu braku rakiet, braku amunicji do haubic, czyli do artylerii. A przecież to artyleria odgrywała do tej pory kluczową rolę w obronie armii ukraińskiej. Brak żołnierzy, bo nadal nie ma efektów. Nawet ta ustawa o mobilizacji, ona jest mało efektywna, ponieważ na dobrą sprawę ona jeszcze nie zasila w wyniku tego, że ogłoszono formacji, które są na froncie. Nie ma żołnierzy. Stąd ta przewaga, którą
Rosjanie zbudowali, według mojej oceny, 4-5-krotna na głównych kierunkach, czyli na kierunku północnym, tym kupiańsko-charkowskim, umańsko-połtawskim i zaporowskim kierunku, oczywiście doniecko-zaporowskim, plus jeszcze Bachmut i Kramatorsk, to pozwala Rosjanom mieć postępy na froncie takich, jakie do tej pory Rosjanie, jeżeli chodzi o natarcie, nie mieli. Czyli łamią obronę ukraińską, ale Ukraińcy nie mają czym odpowiadać, bo nie mają amunicji. No tak, to myślę, że to nie jest już tajemnica. Mówiło się o tym po cichu od dawna, natomiast raczej jeszcze myśleliśmy, że to może plotki. Rozmawiałem o tym z żołnierzami, z dziennikarzami ukraińskimi. No niedawno, przedwczoraj, ukraińscy dziennikarze poinformowali wprost, że Ukraina w tej chwili prawie nie ma amunicji do systemów Iris-T i nie ma prawie amunicji do systemów Patriot. I proszę Państwa, to widać, bo elektrownia Trypilska, elektrociepłownia, największa w tej części Ukrainy, która zaopatrywała w energię elektryczną Kijów, ale nie tylko. Ona produkowała taką ilość energii elektrycznej, że to wystarczało, żeby po prostu zapewnić to zużycie, które było potrzebne dla połowy obwodu kijowskiego, połowy obwodu czernichowskiego i połowy obwodu żytomierskiego, czyli po prostu naprawdę największa elektrociepłownia w tej części Ukrainy. Ona została doszczętnie zniszczona rakietami rosyjskimi i co ciekawe, te rakiety leciały nad Kijowem i one nie zostały strącone. Więc widać ewidentnie, że po prostu Ukraińcy nie mają czym już strzelać. I nie wiem właściwie, jakby o czym Zachód myśli, kiedy mówi, że wspiera Ukrainę, a jest taka sytuacja. Musimy mieć też świadomość tego, że Zachód na takie zużycie rakiet i amunicji był nieprzygotowany. Zachód nie ma rakiet przeciwlotniczych, żeby w tej chwili uzupełnić brakujące rakiety do systemów Iris-T, czy SAMP-T, czy Patriot. No Patrioty jeszcze są, ale te nowe systemy, o których powiedziałem wcześniej, one nie mają tyle w zapasie rakiet, te państwa, które systemy mają, mówię tu o Niemcach, jeżeli chodzi o Iris-T, Włochach i Francuzach o SAMP-T, ponieważ nikt się nie spodziewał, że tak duże zużycie rakiet będzie i ta produkcja tych rakiet jest bardzo powolna. I moim zdaniem nie są w stanie te państwa, które wymieniłem, uzupełnić zapasów rakiet dla armii ukraińskiej. Jeżeli chodzi o Patrioty, to jest moim zdaniem do zrobienia, ponieważ wiele państw europejskich ma te rakiety i może je dostarczyć, ale to nie rozwiąże całego problemu, bo tam nie tylko systemy Patriot są skuteczne i potrzebne, ale i również te systemy, które tu wymieniliśmy, między innymi system NASAMS i inne systemy. Więc Ukraińcy pewnie sięgają po jeszcze starsze systemy NEWA, czy KUB, czy OSA, ale to jest dużo za mało i moim zdaniem problemem jest to, że Europa nie ma zapasów rakiet, nie ma zapasów amunicji, stąd sięga się po amunicję spoza Europy. To jest dużo za mało i dużo to jest spóźnione. I moim zdaniem Ukraina nie może w najbliższym czasie liczyć na takie dostawy rakiet, których w ilości tej, której potrzebują Ukraińcy, które by w tej ilości były potrzebne do zwalczania systemów rakietowych armii rosyjskiej, czyli Rosjanie mają przewagę w zdolnościach uderzeniowych rakietami, lotnictwem na terytorium Ukrainy, a Ukraińcy mają dziurawe niebo, bo mogą tylko w niektórych miejscach, wydawało się najważniejszych. Okazuje się, że elektrownia, która powinna być specjalnie chroniona tymi systemami, niestety, ale została zniszczona i tych zniszczeń i tych obiektów krytycznej infrastruktury niszczonych będzie coraz więcej w miarę jak będzie zużywana obrona przeciwlotnicza armii ukraińskiej. Niedługo nie będzie co niszczyć, bo 80% obiektów infrastruktury energetycznej, jakie są w Ukrainie, zostało w ciągu ostatnich tygodni zniszczonych albo uszkodzonych. To jest naprawdę, ten system jest już niewydolny. Dobrze, że jest energia elektryczna. No w Kijowie jest, ale kilkaset tysięcy ludzi prądu nie ma. W Charkowie też ludzie nie mają prądu. Przede wszystkim Charków jest w najgorszej sytuacji. Ja powiem szczerze, no to wygląda bardzo źle. Może tego nie widać tak w Kijowie, nie widać na zachodzie Ukrainy, natomiast jak się gdzieś pojedzie do tego Chersonia, jak byłem niedawno, czy po prostu bliżej frontu, jak się też porozmawia z żołnierzami, no to ta sytuacja naprawdę wygląda niedobrze. Ukraińcy sami wprost o tym mówią.
I nie wiem, czy Zachód już się, Pana zdaniem, Panie Generale, pogodził z tym, że tę wojnę Ukraina przegra, albo że trzeba ją będzie jakoś zakończyć takim, no po prostu zawieszeniem broni jakiegoś typu, oddaniem części terytorium Ukrainy, bo po prostu no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby rzeczywiście jakby była taka sytuacja, jaka jest, kiedy byłoby to, co mówią Amerykanie na papierze. Amerykanie mówią, że wspierają Ukrainę, no ale tego wsparcia, tego, jakiego Ukraina potrzebuje, nie widać. Znaczy, wie pan, moje wrażenie jest takie, że Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, czekają, aż Ukraina powie, jesteśmy pod ścianą. Bo wydaje się, że ku temu wszystko zmierza. Bo jeżeli by zależało Zachodowi i Stanom Zjednoczonym na to, żeby Ukraina się broniła, nie uległa, to by szybko pomagali. A ta pomoc jest naprawdę bardzo ograniczona, a polityczne dywagacje nie zmienią położenia na froncie armii ukraińskiej. Przeciwnie, nie pomogą w niczym. W związku z tym wydaje mi się, że brak pomocy powoduje to, że politycy na Zachodzie czekają na ten moment, kiedy Ukraina będzie już tak zniszczona, tak zdewastowana, tak złamana, że Ukraińcy poproszą może o pokój. Nie wiem, czy poproszą, ale przecież nie mogą dać się do końca zabijać, dewastować Ukrainy, bo uważam, że Ukraina ma prawo do funkcjonowania jako państwo, Ukraińcy mają jako naród prawo do funkcjonowania, ale widać wyraźnie, że mają prawo teraz się czuć opuszczeni. Pytanie jest takie, do czego posunie się Putin? Jak daleko pójdzie Putin? Patrząc na to, co się dzieje, brak tego wsparcia, brak tego wojska, to wydaje mi się, że Putin będzie się rozpędzał teraz na wiosnę i być może dążył będzie do dojścia do rubieży rzeki Dniepr, bo Dniepr byłby naturalną rubieżą rozdzielenia wojsk dla niego. On nie musi szukać w terenie strefy rozdzielenia, jak to jest wzorem obu Korei, ale naturalną taką przeszkodą terenową, która by rozdzielała wojska, która by dała Putinowi tą przewagę, bo by zagarnął tą wschodnią Ukrainę, to jest rzeka Dniepr. I moim zdaniem brak pomocy, brak decyzji o pomocy, takiej szerokofalowej pomocy dla Ukrainy zmusi prawdopodobnie Kijów do ustępstw, do tego, żeby siąść do stołu negocjacyjnego. Wie pan dlaczego? Dlatego, żeby uchronić ludność cywilną przed śmiercią niechybną. Bo to sprawa polityków jest w tej chwili, sprawą polityków jest w tej chwili decyzja wobec faktu, że Rosjanie bombardują wszystko, niszczą wszystko, zabijają kogo tylko mogą, żeby podjąć działania takie, które by skłoniły Rosjan do tego, żeby doszło do zawieszenia broni. Bo przecież w tej chwili Rosjanie, mając przewagę druzgocącą, będą mucić Ukrainę i zabijać setki ludzi. Kto na to może pozwolić? Czy rząd w Kijowie tego nie widzi? Bo jak widać wyraźnie, Waszyngton i Europa tego nie widzą. Waszyngton, to mam wrażenie, żyje swoimi sporami politycznymi. Natomiast jeśli chodzi o rząd w Kijowie, to myślę, że rząd w Kijowie to widzi coraz bardziej, bo nawet prezydent Wołodymyr Zeleński mówi o tym, że oni tę wojnę przegrają. To już jeżeli nie dostaną więcej pomocy. Oni zaczęli to wprost mówić. Ta narracja o tym, że wszystko będzie dobrze, się skończyła. Teraz jest narracja, wszystko będzie źle, jeżeli nie pomożecie bardziej, bo po prostu no, to cała ta historia skończy się źle. Niestety, no ale teraz jest jeszcze jedno pytanie, panie generale, co przed nami, bo jeżeli Ukraina by po prostu najzwyczajniej w świecie tę wojnę jakoś przegrała albo ta wojna zakończyłaby się po prostu zawieszeniem broni, bo też tak może być, właśnie stworzeniem jakiejś linii rozgraniczenia gdzieś, nie daj Bóg na Dnieprze, wolałbym nie, no ale wszystko jest możliwe w tej chwili, no to moje pytanie jest proste, mówiąc szczerze. Co wtedy Rosjanie zrobią ze swoją armią? Oni mają setki tysięcy żołnierzy, którzy już mają doświadczenie bojowe. I czy to jest rzeczywiście tak, że Polska jest wtedy zagrożona, tak jak mówią ostatnio niektórzy politycy? Że za 2-3 lata Polacy mogą też stać przed widmem wojny? Polska może stać przed widmem wojny? Znaczy, wie pan, moim zdaniem Ukraina tej wojny nie przegra, bo jeżeli nawet by doszło do przegranej na polu bitwy, doszłoby do okupacji Ukrainy,
to Rosjanie by się z tą okupacją nie uporali. Bo ta pomoc jednak by płynęła dla Ukrainy. Ukraińcy by na pewno rozwinęli partyzantkę, więc tam by cały czas coś się działo. Ten kocioł by cały czas dymił. W związku z tym Rosjanie będą musieli w rejonie Ukrainy, czy w Ukrainie, czy wokół Ukrainy utrzymać duży potencjał militarny, aby Ukrainę szachować i nie dopuścić do jakichkolwiek działań ze strony Ukrainy, które mogą na przykład zmierzać do tego, żeby w przypadku agresji Rosji na Europę, na NATO, do uderzeń na armię rosyjską przez armię ukraińską, przez nawet partyzantkę ukraińską. Trudno powiedzieć, jak się to potoczy dalej, ale widać wyraźnie, że Zachód nie ma już czym pomagać. Teraz pytanie pańskie, czy Rosjanie będą gotowi do inwazji, czy w ogóle do agresji na państwa NATO? Moim zdaniem w tej chwili oni nie mają takiego potencjału, żeby zaczynać w ciągu najbliższego czasu jakiekolwiek operacje przeciwko NATO, szerokoskalowe. Dlaczego? Po pierwsze, cały czas ich armia zużywa się na froncie z Ukrainą. Oni odtwarzają swoje wojska, ale te plany Szojgu, dwie armie, 14 dywizji, 16 brygad, co zapowiadał, to jest plan, jak ja wyliczyłem to, kalkulując to po wojskowemu, to jest 2,35, 2,40. Te dwie armie, tyle dywizji, tyle brygad. Bo na to składa się wiele czynników. To, że nie mają tylu poborowych, a potencjał mobilizacyjny już zużyli Rosjanie. Poborowych mogą wcielać dwa razy do roku i to jest potencjał rzędu 60 tysięcy raz na pół roku, czyli to jest powiedzmy 3-4 dywizje. Kolejny temat to jest sprzęt. Wprawdzie mają pomoc od niektórych państw, które dają im komponenty do produkcji sprzętu, to jednak moim zdaniem nie mają takich możliwości, żeby wyposażyć tyle dywizji, tyle brygad przedwojskowych. Czyli ja oceniam, że ich możliwości do osiągnięcia zdolności do prowadzenia operacji przeciwko NATO, to oni będą mieli nie za 2,5 roku czy 3, jak to są nasi politycy, ale za więcej. 6, 7, 8 lat będą mieli taki potencjał, który może zagrażać, ale tylko części. Bo przypomnę, że granica Rosji z NATO ma 2,5 tysiąca kilometrów. I są to, tak można powiedzieć, trzy obszary strategiczne. Pierwszy obszar strategiczny to jest Skandynawia. Drugi to Nadbałtyka, Przybałtyka, czy Nadbałtyka i Polska. Trzeci to Rumunia. I Ukraina też w tym się mieści. Więc na jakim kierunku by nie uderzyli? Czy na skandynawskim są narażeni na uderzenia nasze z Nadbałtyki, uderzenia NATO flankowe. Jakby uderzyli na nas i na Nadbałtykę, Finlandia, Rumunia atakują ze skrzydeł. Nie są w stanie Rosjanie prowadzić operacji na froncie długości 2,5 tysiąca kilometrów. My natomiast jesteśmy w stanie, bo my mamy taki potencjał, którym przegrywamy tą granicę 2,5 tysiąca kilometrów wszystkimi państwami frontowymi, plus tymi, które są z tyłu za nami, które też się włączą, moim zdaniem, bo wierzę w artykuł 5, włączą się w obronę, ewentualnie nawet przeciw akcję przeciwko armii rosyjskiej, jakby zaatakowała w jednym z tych wymienionych przeze mnie rejonów strategicznych. Ich będzie stać na jakąś operację w jednym rejonie, ale ograniczoną. Natomiast oni mają świadomość tego, że w przypadku takiej operacji będą narażeni na kontrofensywy, ale takiej skali, bym powiedział, strategicznej, które by szybko armie rosyjskie okrążyły i pobiły na jednym z wybranych kierunków strategicznych. To są pozytywne informacje. To cieszę się, że pan to powiedział, bo to trochę uspokaja, bo już naprawdę jest trochę, mam wrażenie, czasami się psychoza nawet tworzy w społeczeństwie. Niektórzy mnie pytają po prostu, kiedy będzie wojna z Rosją. Ja raczej mówię, że proszę spojrzeć na Bliski Wschód, bo będzie wojna Izraela z Iranem, a jeśli chodzi o wojnę z Rosją, to na razie jeszcze Rosjanie są zaangażowani w Ukrainie. Dopóki tutaj są, to do nas nie przyjdą. Zgoda. Wie pan, wydaje mi się, że to jest taka trochę brak rozwagi politycznej u niektórych polityków naszych, którzy snują czarne scenariusze. Ja podkreślam jedną rzecz. Nie wolno straszyć Polaków wojną. Nie wolno nas straszyć czymkolwiek takim, co osłabia wolę oporu, co obniża nasze morale.
bo trudno wieść naród wystraszony do zwycięstwa. Trudno wieść naród do przetrwania taki, który jest wystraszony, który na wieść o tym, że politycy straszą, wykupują mieszkania we Włoszech i w Hiszpanii, uciekają z Polski. Tego nie wolno robić. Ale po sondażach widać wyraźnie, że nastroje Polaków się poprawiają wbrew woli polityków i nawet Polacy są coraz bardziej skłonni zgodzić się na pobór do wojska. Także to świadczy o tym, że świadomość w narodzie rośnie niezależnie od tego, co politycy robią, strasząc nas wojną. Ale Polacy, jak to Polacy, są gotowi do poświęceń w obronie niepodległości, w obronie suwerenności i uważam, że Putin by się bardzo zawiódł. Jakby chciał awantury z Polakami, ponieważ my zawsze historycznie muciliśmy Rosję na wszystkich frontach, szczególnie przed tym, jak Polskę rozebrano w wyniku zdrady Polaków, niektórych Polaków, którzy zdradzili Polskę, ale generalnie moim zdaniem, jeżeli kogokolwiek, jakiejkolwiek armii Putin się bawia w NATO, to polskiej armii, bo wie, że polska armia nie ustąpi. Tylko jest jedna rzecz kluczowa. Politycy powinni przyspieszyć procesy modernizacji armii, zwiększyć tempo modernizacji armii, bo to tempo jest za wolne, jest zachowawcze i ono nie przysparza nam zdolności. Nie mamy czasu na dywagacje polityczne, na konferencje, na podróże zagraniczne, tylko szykujmy się do tego, o czym mówi premier. Jeżeli premier mówi rządu polskiego, że jesteśmy w epoce przedwojnia, to w epoce przedwojnia czyni się przygotowania do wojny, a zatem przygotowujmy się do tego, co nas czeka. Jeżeli oczywiście to nas czeka. Ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że idzie wojna, bo twierdzę, że jak będziemy mieli prawną armię, zdeterminowany naród, co Putin szybko zauważy, to on z nami niczego nie zacznie, bo będzie się bał. Ja mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, no bo ja niestety nie jestem takim optymistą jak pan generał. Pamiętam II wojnę światową i to, jak się skończyła pewne rzeczy. Tam część, jakby jeden z członków mojej rodziny gdzieś tam leży pod Charkowem w piątych chatkach, więc niestety, ale chodzi mi o oficerów polskich, którzy tam zostali tak zastrzeleni, więc coś jakby niestety, ale no, te doświadczenia historyczne, ja się obawiam tego, że Rosja jednak może coś zacząć i to się może dla nas skończyć źle, zwłaszcza w sytuacji, gdyby Trump został prezydentem. No właśnie, a jak pan, panie generale, ocenia to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? NATO, pana zdaniem, pan wielokrotnie, pan zna wielu oficerów, czy emerytowanych, czy obecnych, którzy są w strukturach dalej. I chciałem zapytać, jak pan na to patrzy? Czy NATO może rzeczywiście zostać osłabione, gdyby zmienił się prezydent? Czy NATO może się jakoś wycofać z Europy, pana zdaniem? Nie. Amerykanie się nie wycofają z NATO na pewno, ponieważ Stany Zjednoczone NATO potrzebują. Chociażby w kontekście tego, że może dojść do konfliktu zbrojnego w Azji, w związku z tym wojska amerykańskie będą musiały z Europy wyjść. I nie będą mieli Amerykanie potencjału, żeby prowadzić wojnę w dwóch rejonach strategicznych, europejskim i azjatyckim. Zatem NATO jest Amerykanom potrzebne, bo Amerykanie mają nadal swoje interesy w Europie i mieć będą zawsze. To, co mówi w narracji swojej Trump, to jest cały czas straszenie, a może nawet nie straszenie, a szantaż i wymuszanie na państwach europejskich zwiększenia wydatków na zbrojenia. I on te swoje efekty osiąga. Natomiast mówienie o tym, że wyprowadzi Stany z NATO, jest nieporozumieniem i w jego narracji nie ma to pokrycia, ponieważ ten establishment amerykański, polityczno-wojskowy, biznesowy na to nie pozwoli z uwagi na interesy i poziom zaangażowania w Stanach Zjednoczonych w niektórych rejonach, gdzie mogą Amerykanie liczyć na wsparcie NATO. Chociażby teraz w rejonie Morza Czerwonego są okręty i duńskie, i niemieckie, i francuskie, które prowadzą wspólne operacje przeciwko Huti z Amerykanami. I Amerykanie do tego przywiązują ogromną wagę i nie sądzę, żeby kiedykolwiek Amerykanie chcieli się na to zgodzić, żeby wyjść z NATO. Wie pan, wydaje się, że patrząc na to, co się dzieje między innymi w Ukrainie i wokół NATO, to Rosja ma poza Ukrainą jeden tylko cel, może mieć, przepraszam, jeden cel strategiczny. Rosja jest zwasalizowana wobec Chin. Więc Chiny mogą oczekiwać od Rosji, że Rosja wciągnie Stany Zjednoczone do wojny w Europie.
To by uwolniło Amerykan, mówi nie Amerykanów, a Chińczyków, może pozwoliłoby Chińczykom na większą swobodę do działania w Azji, ponieważ jeżeli by doszło do zaangażowania armii amerykańskiej w Europie w konfrontacji z Rosją, to wtedy te możliwości prowadzenia operacji w dwóch rejonach strategicznych Amerykanie mieliby ograniczone. W związku z tym wydaje mi się, że gdyby do czegokolwiek doszło, to tylko po to, żeby Amerykanów wciągnąć w europejską awanturę. Choć moim zdaniem, jeżeli my się przygotujemy i wszystkie państwa europejskie odbudują swoje potencjały militarne, będą miały przewagę dużą nad Rosją i nie pozwolą Rosji na jakąkolwiek swobodę strategiczną w tym regionie, a jednocześnie uwolnić mogą w sytuacji zagrożenia, uwolnić amerykańskie wojska z Europy, żeby przyniosły swój wysiłek do Azji. Ale to jest wspólny interes państw europejskich, członków NATO i Stanów Zjednoczonych, które nas cały czas wspierają, ale mogą chcieć Amerykanie działać tam, gdzie będą większe potrzeby, a u nich rejon Indo-Pacyfiku jest ważniejszy niż europejski kierunek. No tak, i to też chyba wydaje mi się, że trzeba podkreślać, że dla Stanów Zjednoczonych Europa, zresztą nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, po prostu Europa już nie jest centrum świata, proszę Państwa, i to wielokrotnie tutaj na tym kanale mówiliśmy, że już niestety, ale gospodarczo też jeśli chodzi o rozwój, to jest, są jeszcze kraje globalnego południa, Europa już no może w naszych głowach jest dalej w centrum świata, ale już nie jest, jeśli chodzi o taki właśnie taki choćby interesy Stanów Zjednoczonych. Panie generale, a co pan myśli o nadchodzącej rosyjskiej ofensywie? Bo mówi się tutaj o niej dużo w Ukrainie, mówił o tym m.in. Kirill Budanow, szef wywiadu wojskowego ukraińskiego, miałem przyjemność z nim rozmawiać, powiedział właśnie o tym, że ta ofensywa na pewno będzie miała miejsce prędzej czy później, on spodziewa się, że pod koniec wiosny, na początku lata, no i że nawet Rosjanie mogą otworzyć nowy kierunek. Myśli pan, że to będzie nowy kierunek, czy to raczej Rosjanie uderzą w Donbasie, żeby ten Donbas po prostu zająć? Znaczy, Rosjanie mają teraz przewagę, co im pozwala na dużą swobodę strategiczną, manewrowanie wojskami. Moim zdaniem Rosjanie, widząc słabość w tym momencie armii ukraińskiej, oni ten moment będą chcieli wykorzystać. Nie będą czekali do końca wiosny czy na początek lata, bo się okazać może, że ten czas Ukraińcy wykorzystają na to, żeby armię częściowo odbudować, żeby mieć większe zdolności poprzez na przykład dostawę amunicji. Więc teraz Rosjanie widzą szansę dla siebie, kiedy ta armia ukraińska jest najsłabszą. No bo, wie pan, z wojskowego punktu widzenia czekanie do lata z ofensywą nie ma racjonalnego uzasadnienia wtedy, kiedy wiemy o tym, że armia ukraińska nie ma się czym bronić. To na co czekać? Więc moim zdaniem to jest kwestia dwóch, trzech tygodni i uderzą. Teraz mówi pan o nowym kierunku. Dwa mogą być to kierunki. Pierwszy kierunek północny, Kursk, w kierunku na Charków, żeby wziąć okrążenie to miasto z marszu. Zresztą wie pan, dlaczego ta operacja na Charków jest taka ważna dla Rosjan? Żeby ten pas przygraniczny odciąć od możliwości wchodzenia w Białgorod i w obwód białgorodzki i kurski przez wojska tej partyzantki rosyjskiej, bo ona im dokuczyła bardzo mocno, więc oni chcą uniemożliwić to oddziaływanie na te obwody, w związku z tym chcą odciąć ten pas przygraniczny, okrążyć Charków być może i wziąć go z marszu, bo jeżeli go nie wezmą z marszu, czyli zanim Ukraińcy osiągną zdolność do obrony Charkowa, to obrona Charkowa może pochłonąć ogromny potencjał armii rosyjskiej, bo na pewno Ukraińcy się do obrony Charkowa potrafią przygotować. Drugi kierunek to kierunek chersońsko-odeski. Zwracam uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to ten autonomiczny okręg czy obwód mołdawski Gagauzia deklaruje wsparcie, liczy na wsparcie armii rosyjskiej. Czyli dla mnie to jest taki sygnał, że Gagauzia jest gotowa oderwać się od Mołdawii i stworzyć warunki armii rosyjskiej do tego, że tam mogą wylądować brygady desantowe armii rosyjskiej, które mogą uderzyć od południa wzdłuż brzegu Morza Czarnego na Odessę. W połączeniu z operacją, która może wyjść w kierunku na Cherson, Mikołajów, to co było pierwotnym zamiarem w 2022 roku, pokonać Dniepr i okrążyć Odessę od północy. Miałoby to służyć odcięciu
Ukrainy od Morza Czarnego. Czyli takie dwa nowe kierunki bym widział. Północny, charkowski, odcięcie od możliwości ataków na Rosję, na Kursk i Białgorod. Drugi to odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, czyli dojście być może nawet do Odessy. Zatem to są takie dwa kierunki, które moim zdaniem są dla Rosjan bardzo obiecujące wobec faktu, że armia ukraińska nie ma możliwości prowadzenia obrony na całym froncie, ponieważ też muszą manewrować swoimi wojskami wobec szczupłości tych wojsk, bo nie mają tyle wojska, żeby cały front obsadzić na jednakowym poziomie. No powiem tak, że to brzmi bardzo niewesoło. Wierzę, że jednak akurat jeśli chodzi o Odessę, to bardzo trudno będzie Rosjanom i mam nadzieję, że to w ogóle to jest ich marzenie, ale nie do spełnienia. Natomiast rzeczywiście bardzo wiele osób mówi o tym, że oni na Charków mogą spróbować pójść, uderzyć właśnie z północy na obwód Sumski na przykład i spróbować odciąć Charków i jednocześnie spróbować uderzyć od Kupiańska. No i teraz pytanie, panie generale, czy oni rzeczywiście mogą to zrobić? To znaczy inaczej, czy taki atak może zakończyć się sukcesem? Bo od początku tej wojny jednak widzimy, że każda duża operacja rosyjska to jest kończy się zajęciem miasta wielkości 20, 30, 40 tysięcy mieszkańców. No góra 100, pomijam Mariupol, ale tutaj to jest sam początek wojny. No maksymalnie to jest jakiś Bachmut, Soledar czy Awdijivka. To są w ogóle, Awdijivka to w ogóle miała 30 tysięcy mieszkańców. I to po tym, jak stracili kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, zazwyczaj zajmują te miasta. No i teraz moje pytanie, czy coś się rzeczywiście tak bardzo zmieniło, że im się może któraś z tych operacji udać? Bo to, co słyszę od żołnierzy, to to, że w tej chwili, tak w przybliżeniu, oczywiście to może być w różnych miejscach trochę inaczej, ale tak ogólnie to, co oni mówią, 10 pocisków wystrzeliwują Rosjanie artyleryjskich, kiedy oni wystrzeliwują jeden, tak w przybliżeniu. To są rzędu 10 razy więcej wystrzeliwuje pocisków artyleryjskich strona rosyjska. To są takie przybliżenia, może to być czasami 9-8, ale to są po prostu, to jest przewaga przepotężna, jeśli chodzi o siłę ognia artyleryjskiego, który zadaje największe straty w tej wojnie. Tak, znaczy, przede wszystkim Ukraińcy mają świadomość tej przewagi, którą mają Rosjanie. Zarówno w ludziach, sprzęcie, jak i w amunicji. Ukraińcy mają deficyt wszystkiego praktycznie. W związku z tym wydaje mi się, że tu kluczową sprawą to jest rozpoznanie, które dają Amerykanie Ukraińcom, satelitarne i Zavaxa, co pozwala przewidywać działanie Rosjan, bo jeżeli Amerykanie wskażą, gdzie Rosjanie grupują swoje wojska, to jest grupowanie uderzeniowe, gdzie są dużej ilości ludzi, sprzętu, gdzie logistyka ciągnie, to wskazuje na to, że na tym kierunku Ukraińcy nie muszą się liczyć czy spodziewać z uderzeniem. I to odpowiednio wcześniej muszą Amerykanie im dawać te informacje, żeby na te kierunki wojsko ukraińskie przesuwało swoje odwody, żeby zwiększyć swój potencjał obronny, żeby nie uniemożliwić Rosjanom przerwanie tej obrony. Ale to wszystko w rękach Amerykanów i rozpoznania oraz wywiadu amerykańskiego. Ukraińcy mają te siły szczupłe do obrony. Muszą mieć naprawdę dobre sztaby, które będą przewidywały rozwój sytuacji operacyjnej. Nie mogą ulec panice ani jakiemuś takiemu stresu bojowemu, który powoduje to, że sztaby będą sparaliżowane, bo one wtedy będą decydowały o tym, jak mają działać wojska. Moim zdaniem, wie pan, kluczową kwestią, przed którą stoją Ukraińcy, to jest ta zdolność do prowadzenia obrony na wybranych kierunkach. Wszędzie, to mówiłem wcześniej, nie da się bronić z jednakową siłą, z jednakowym natężeniem. Przy czym pytanie jest takie, na ile ta obrona ukraińska jest przygotowana? Tym bardziej, że wie pan, Rosjanie wprowadzają do użycia różne systemy rażenia, chociażby te bomby szybujące, które są nieprawdopodobnie skuteczne w niszczeniu siły żywej, głównie w okopach, fortyfikacjach. I to jest to, co wywołuje po pierwsze duże straty, ale jednocześnie przerażenie w wojsku, bo przed tym się nie da bronić. Pojawiają się informacje, że używają broni chemicznej, chociażby chloropikryny. No to już jest zbrodnia wojenna, ale żołnierze ukraińscy są na to narażeni i Rosjanie zrobią wszystko, żeby tę obronę przełamać. A czy Ukraińcy są gotowi, żeby
to natarcie wytrzymać. Widziałem nawet żołnierzy ukraińskich, którzy nie mają masek, nie mają strojów ochronnych specjalnych, które się zakłada w czasie działań w strefie skażenia, chociażby tą chloropikryną. To moim zdaniem jest poważne zagrożenie dla stabilności obrony armii ukraińskiej. Tym bardziej, panie dyrektorze, że nawet ta mobilizacja, która ma być, ona da wojsko dopiero na front za 2, 3, 4 miesiące, nie wcześniej. A apele o powrót Ukraińców na Ukrainę, Pawluka, dowódcy wojsk lądowych, w zasadzie moim zdaniem, przynajmniej z tego co widzę, nie odbyły się żadnym echem, co spowodowałoby na przykład tłumy młodych Ukraińców na przejściach granicznych w Rumunii i w Polsce. A zatem to są takie, bym powiedział, pobożne życzenia, które niestety, ale nie przeradzają się w entuzjazm Ukraińców do obrony swojego kraju. A to też wynika z tego niskiego morale żołnierzy, bo widzą, że nie mają środków do walki. I drugie, moim zdaniem żołnierze utracili zaufanie do polityków ukraińskich, do Kijowa. Tak pan uważa? Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że wojsko nie dostaje tego, czego powinno dostawać. Nie wiem, pan widzi więcej niż ja, bo pan jest na miejscu, ale widziałem różne takie filmy czy zdjęcia, gdzie żołnierze ukraińscy nie mają tych strojów ochronnych, nie mają masek przeciwgazowych, a jak mają jakieś, mają starego typu, które nie chronią przed tym, czego używają Rosjanie. Te racje żywnościowe, które dostają Ukraińcy żołnierze, nie zawsze są na poziomie oczekiwanym przez żołnierzy ukraińskich. Uważam, że to tak jakby efekt tego, że żołnierze są okradani, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby żołnierz na froncie miał jedzenie niskiej jakości, a przecież to też motywuje i buduje morale tego wojska. A poza tym, wie pan, moim zdaniem to, co się działo z pieniędzmi jeszcze niedawno w Ukrainie, że pieniądze znikały, że nie docierały tam, gdzie powinny docierać, że nie dokonywano zakupów amunicji od sierpnia ubiegłego roku, no to chyba to jakoś przekłada się na nastroje w armii i w społeczeństwie ukraińskim. Tak, zdecydowanie. I to jest niestety też bardzo ciekawe, bo widać ewidentnie, że żołnierze mają takie poczucie opuszczenia, nie tylko, nie wszyscy oczywiście, ale część żołnierzy ma poczucie opuszczenia nie tylko przez Zachód, tylko też właśnie przez część społeczeństwa, które po prostu jakby no, któremu brakuje jedności, w tym też zdawania sobie sprawy z tego, jak poważne jest zagrożenie, no bo kiedy się jest we Lwowie, mam wrażenie, czy na zachodzie gdzieś Ukrainy, to się nie czuwa tego zagrożenia tak bardzo. Nawet jeżeli słychać te rakiety czasami, bo rzeczywiście one ostatnio atakują infrastrukturę energetyczną też w obwodzie lwowskim, to jednak no to po prostu no to tego się nie da porównać z tą wojną, która jest na froncie. I jeszcze do niedawna był problem z tą ustawą mobilizacyjną. Generał Pawluk bardzo mocno o tym jakby mówił, że brakuje tych żołnierzy. Natomiast większość żołnierzy, z którymi ja rozmawiam, oni mówią wprost, że to nie żołnierzy brakuje, tylko sprzętu brakuje. Że gdyby dostali po prostu więcej takiego uzbrojenia, jak dostawali wcześniej, które daje im jakieś przewagę w zasięgu na przykład, no to w ostrzale i tak dalej, a nie musieli ciągle używać sprzętu z czasów sowieckich, to byłoby zupełnie inaczej, a i z tym sprzętem sowieckim jest problem, bo amunicji do niego już nie ma często. I to naprawdę, to ja, jakby to się wszystko kręci wokół tego. Z drugiej strony, jeżeli ja rozmawiam, też zachodzi takiego rodzaju pewnego, może nie wyparcie, tylko taka jednak potrzeba walki do końca, bo jak ja rozmawiam z żołnierzami, to oni jednak dalej mają nadzieję, że te terytoria się uda odzyskać na przykład. I gadasz z żołnierzem i on mówi, no ale już przestań gadać te pesymistyczne rzeczy, no przecież co mamy zrobić, no wszyscy przegramy, no musimy walczyć. I to jest jakby jakiś taki pozytyw. Natomiast widać ewidentnie, że też niestety, ale te straty, które odnotowała Ukraina w ciągu ostatnich 2 lat, nie wszyscy żołnierze tacy są, nie wszyscy tak się rwą do walki i ja mam wrażenie, że się ta jakość żołnierza między Rosjanami a Ukraińcami, chodzi mi o wartość bojową, nie o kwestie moralne, bo wiemy, jak się zachowują rosyjscy żołnierze, to jest dzicz. Natomiast chodzi mi, że ta dzicz potrafi być wartościowa bojowo i chodzi mi o wartość bojową, że one zaczynają, te wartości bojowe, być podobne, tak mi się wydaje. Może się mylę, jak pan na to patrzy, że jednak ci żołnierze rosyjscy są coraz lepiej. Pani, nie, koleni. Znaczy, wie pan, Rosjanie wyciągnęli wnioski. Oni
w roku 2022 i w pierwszej połowie 2023 byli w sytuacji rozpaczliwej. Dlatego, że oni nie mieli rezerw, nie mieli wyszkolonego wojska, mieli puste jednostki, ponosili ogromne straty i tempo uzupełnienia jednostek wyszkolonymi żołnierzami było bardzo niskie. W związku z tym wysłali na front mięso armatnie, mówiliśmy wtedy. Ale pozwoliło to im jednak w miarę upływu czasu budować przewagę dzięki temu, że już nie wysyłali mięsa armatnego na front, tylko szkolili żołnierzy, wykorzystując do ich szkolenia tych, którzy byli weteranami z frontu, czyli tych, którzy walczyli z Ukraińcami. I w tej chwili system szkolenia armii rosyjskiej jest efektywniejszy. Żołnierze na front trafiają lepiej przygotowani, lepiej wyszkoleni i będzie coraz lepiej w armii rosyjskiej właśnie przez to, że Rosjanie zmienili systemy szkolenia, metody szkolenia, wykorzystują do szkolenia weteranów z frontu, szkolą na sprzęcie efektywniej, to im pozwala mieć ten większy poziom zdolności bojowej swoich jednostek. Oni się nie muszą niczym, już nie muszą się spieszyć, ponieważ mają przewagę, mają czym dysponować, jeśli chodzi o potencjał ludzki. Oni rotują swoje wojska. Jeżeli jednostka jest pokiereszowana i to wcale niedużo, wyprowadzają z frontu, otwarzają zdolność bojową, a w to miejsce wchodzi nowa jednostka, dobrze wyszkolona jednostka, dobrze wyposażona. Ukraińcy takich możliwości nie mają. I to jest przewaga Rosjan. Na pewno wyciągnęli wnioski z wojny. No i właśnie, znaczy oni będą dalej te wnioski wyciągać, no bo widać, że oni cały czas pracują nad tym, żeby jednak ulepszać tę armię. To jest już inna armia, tak jak pan powiedział, niż ta armia, która była na początku tej wojny, tak? To znaczy mają lepszych żołnierzy, lepiej wyszkolonych, kadrę oficerską mają też już zaprawioną bojowo i tu nie chodzi o generałów przecież, tylko chodzi o oficerów, którzy dowodzą w polu. To są doświadczeni dowódcy kompanii, dowódcy batalionów. To jest raz. Dwa, mają coraz lepszy sprzęt. Nie chodzi wcale o czołgi, a proszę zauważyć, że dysponują różnymi środkami rażenia, zarówno rakietami różnego typu, jak i dronami. Oni również wykorzystują drony i to mają, bym powiedział, te drony, którymi niszczą czołgi, czy Abramsy, czy Leopardy, są to drony najwyższej klasy, a zatem dysponują potencjałem porównywalnym z tym, który ma Ukraina dzięki nam. Ale oni mają masową produkcję, oni tego potencjału mają bardzo dużo i to wykorzystują. Mają coraz lepsze technologie. To jest zagadką. Wydawało się, że są sankcje, że są obostrzenia, a Rosjanie dysponują coraz lepszymi technologiami i często, kiedy okazuje się, że Ukraińcy przyjmują jakiegoś drona, że w tym dronie są na przykład podzespoły z Francji albo z Niemiec, albo skąd jeszcze indziej, ale generalnie z Europy. Moim zdaniem, to co mówią Amerykanie coraz głośniej, jeszcze rok temu tego nikt nie mówił, choć wszyscy po cichu szeptali, że Chiny bardzo pomagają technologicznie armii rosyjskiej i nie ma tutaj co na czym dyskutować. Chiny są zaawansowane krajem technologicznie i mają technologie, po które Rosjanie sięgają i w związku z tym mają te zdolności do produkcji skomplikowanych, ale mocno rażących systemów, którymi rażą wojska ukraińskie. Tak, no niestety tak. To tak wygląda niestety. Tak jest. No tak. No, z Chinami, ze wsparciem Chin dla Rosji, wie pan, panie generale, po prostu, no niestety ta rozmowa przybiera bardzo jakby takie, no mówimy jak jest, no, ale jest negatywny, jest po prostu jest pesymistycznie. Ja trochę nie widzę rozwiązania na tą sytuację. Jakby, znaczy jedyne rozwiązanie, jakie bym widział, to takie, że Zachód jednak przekaże więcej wsparcia tej Ukrainie, no ale nie wiadomo, czy to się wydarzy. No a jeżeli nie przekaże, to co? To co nas czeka? Znaczy wie pan, trzeba mieć co przekazać. Mówiliśmy wcześniej, że już nie miała Zachód rakiet do zwalczania rakiet rosyjskich. Więc co ma przekazać? Naprawdę Zachód nie ma co przekazać. Ale Stany Zjednoczone mają. Stany Zjednoczone mają. Stany Zjednoczone mają, no ale Stany wiadomo, co nas czeka. Może nie nas, a Ukrainę co czeka. Ja mówiłem, że Ukraina tej wojny nie przegra i Ukraina będzie walczyła tak długo, dopóki na ziemi ukraińskiej będzie żył jeszcze ostatni chcący walczyć z Rosją Ukrainiec. Tak ja to widzę. Natomiast moim zdaniem politycy ukraińscy mają świadomość tego, że nie można stawiać narodu wobec faktu totalnego zniszczenia tego narodu. Więc politycy będą szukali rozwiązania, które uchroni ten naród przez jego likwidacją, czy jego totalnym zniszczeniem. Będą to tylko działania o charakterze politycznym, ponieważ jak widać wyraźnie potencjału militarnego Ukraina nie ma.
i wobec zachowawczego traktowania Ukrainy przez Zachód i Stany Zjednoczone tego potencjału mieć nie będzie. To czeka Ukrainy. To czeka nas. No właśnie, to jest wielkie wyzwanie dla Europy. Co zrobić, żeby ratować Ukrainę? Okazuje się, że wsparcie to, którego oczekuje Ukraina, nie jesteśmy im dać w stanie, bo nie mamy też już środków do walki, a Europa nie przestawiła się jeszcze na produkcję wojenną, żeby móc zasilać nieustannie w szerokim strumieniu Ukrainy. Więc Europa może tylko działaniami politycznymi, humanitarnymi chronić Ukrainę. Na tyle, na ile Putin na to pozwoli oczywiście, bo tutaj Zachód będzie musiał w trosce o Ukrainę, o naród ukraiński, o ludność Ukrainy, pójść wobec Putina na ustępstwa. Pytanie, jaka jest granica tych ustępstw? Czy to będą znowu porozumienia mińskie, które upokorzą Ukrainę i dadzą Putinowi wschodnią Ukrainę? Czy będą inne siły i środki, które zmuszą Putina do ustępstw lub przyjęcia warunków, które będzie dyktował Zachód i Stany Zjednoczone? Ale moim zdaniem atuty w ręku ma Putin. Ukraina ma ich niewiele. I teraz jest kwestią zasadniczą. Jak zbudować po stronie Zachodu i Stanów Zjednoczonych takie argumenty, takie atuty, żeby zmusić Putina do tego, żeby zaprzestał tej wojny, żeby zaprzestał mordowania Ukraińców i stanął tam, gdzie stoi w tej chwili wojskami, żeby być może te linie okopów wytyczą linię zawieszenia broni. Bo nadzieje Ukraińców na odbicie terytoriów, o czym pan wspomniał, na przeprowadzenie działań ofensywnych w ramach operacji wyzwalających okupowane terytoria, moim zdaniem te nadzieje są nieuzasadnione wobec faktu, że Ukraińcy nie mają przewagi strategicznej, a bez przewagi strategicznej nie pobiją armii rosyjskiej. No to jest ogólnie ciekawe, bo ja nie wiem, czy jest coś takiego, co by mogło Putina przekonać, żeby on się teraz zatrzymał. Przecież jeżeli wojsko rosyjskie ma przewagę, jeżeli widać, że Rosjanie rzeczywiście górują, jeśli chodzi o te wszystkie aspekty, o których mówiliśmy, od uzbrojenia po ludzi, no to dlaczego oni by się mieli zatrzymać? Znaczy, wie pan, argumenty mogą być różne. Na przykład jednym z nich może być to zgoda, Ukraina nie będzie w NATO. Albo zgoda, Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej. Wie pan, tych kart przetargowych na stole jest wiele, po które sięgną, trudno powiedzieć. To są gry polityczne. Ufam, że one się już dzieją, bo trzeba tą wojnę zamknąć. Bo jak długo mogą jeszcze Ukraińcy ginąć, a sytuacja jest teraz, Ukraina jest coraz trudniejsza. Wie pan, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie rozwój sytuacji w Ukrainie, jeżeli chodzi o Putina i jego armię, jak daleko się posuną, ale uważam, że są jeszcze takie siły i środki w świecie, które mogą Putina zatrzymać i tutaj jest, wydaje mi się, że taka główna misja to są Chiny i Stany Zjednoczone i one powinny podjąć takie działania, nawet między sobą idąc na kompromis, bo tego kompromisu potrzebują Chiny w relacjach ze Stanami i Stany w relacjach z Chinami. Być może to przeważy, będzie ten zasadniczy argument, który każe Putinowi się zatrzymać, bo to już będzie decyzja, moim zdaniem w dużej mierze decyzja Pekinu. Ale poczekajmy jeszcze, bo wydaje mi się, że wszyscy skumulowali się w Stanach na wyborach i wydaje się, że dopóki się nie rozstrzygną wybory, my nie będziemy widzieli końca tego wszystkiego. Choć wszyscy mieliśmy nadzieję, że to się skończy wcześniej, ale widać wyraźnie, że nie ku temu zmierza i Putin tą szansę dla siebie, że armia ukraińska jest słabą, będzie wykorzystywał. No właśnie, a uważa pan, że, bo jeszcze wrócę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, no ale jeżeli by Putin dostał takie zawieszenie broni, to czy on się zatrzyma? Czy właśnie jednak będzie szukał jakiegoś innego miejsca do ekspansji? Czy to będą kraje nadbałtyckie i właśnie konflikt z NATO? Czy to będzie Kazachstan? Bo takie też głosy się pojawiły ostatnio. No bo jednak będzie miał tych żołnierzy w setkach tysięcy doświadczonych. Co z nimi zrobić? Czy dalej jakby starać się po prostu
realizować imperialną politykę, czy może jednak trochę to wszystko postara się zatrzymać? Jak pan uważa? Znaczy, moim zdaniem Putin za dużo ma problemów wokół Rosji. Wspomniał pan też i Kazachstan. Moim zdaniem wiele innych problemów. On teraz się zderzył z poważnym wyzwaniem, jakim jest ten konflikt rosyjsko-islamski, czego był tym przykładem, był ten atak w Rosji pod Moskwą. Islamiści mają wiele pretensji do Rosjan, a przecież w Imperium Rosyjskim Rosjanie żyją w ramach takiego konglomeratu różnych narodów, bo przecież carowie zlepiali tą Rosję z różnych narodów, a te narody wcale niekoniecznie się czują Rosjanami. Przeciwnie, nie czują się w ogóle Rosjanami, szczególnie ci, którzy żyją na Syberii i dalej. Druga kwestia to Chińczycy roszczą nadal pretensje w stosunku do Rosji, do terenów, szczególnie tam na Dalekim Wschodzie, czy Chabarowsk, czy kraj nadmorski i tak dalej, które to tereny zostały zajęte w wyniku ekspansji rosyjskiej w XIX i XX wieku. Więc to, że proces zasiedlania tych terenów przez Chińczyków, ludność chińską, jest faktem, to się może przerodzić w konflikt rosyjsko-chiński, ponieważ będą musieli Rosjanie stanąć wobec faktu oddania być może tych terytoriów Chinom. Za jaką cenę? Czy za cenę wsparcia dalszego przez Chiny Rosji, ale wobec tego, jak to przyjmie naród rosyjski, tych prawdziwych Rosjan, nie tych, którzy są z różnych narodów złożeni, ale tych Rosjan, prawdziwych tych Rosjan. Wie pan, to jest wielkie wyzwanie dla Putina, tym bardziej jeszcze płonie mu Kaukaz. Jest wiele innych miejsc, które będą obserwowały armię rosyjską. My nie wiemy, jak się potoczy jeszcze, potoczą losy tej wojny, która się tli azersko-ormiańska. Tam też może być zarzewie dużego konfliktu. Zatem wydaje mi się, że Putin stoi wobec wielu wyzwań, a jedno największym wyzwaniem to będzie utrzymanie armii okupacyjnej w rejonie Ukrainy. Armii, którą oceniam, że to będzie trzeba około 200, nawet 250 tysięcy żołnierzy, żeby utrzymać w ryzach to, co jeszcze będzie Ukrainą. Czyli mówi pan po prostu o tym, że te terytoria, które będą okupowane, one, które teraz są okupowane, jeżeli one nawet się nie zwiększą, to po prostu i tak będzie to wymagało dużego zaangażowania wojskowego, żeby to jakoś utrzymać. No i jeszcze jest ryzyko, że Ukraina może będzie chciała jednak mimo wszystko właśnie odzyskiwać część tych terytoriów mimo pokoju, więc siłą rzeczy też będzie musiała bronić Rosja, tak? Tych terenów, które... Zdecydowanie Ukraina będzie... Dopóki Ukraina będzie państwem, nawet jeżeli będzie okrojonym państwem, to będzie cały czas dążyła do tego, żeby odzyskać utracone terytoria. Militarnie oczywiście, bo inaczej z Putinem rozmawiać nie da. Politycznie się to nie uda. Więc militarnie, więc w związku z tym Putin będzie musiał dużą część swojej armii utrzymywać, aby utrzymać w ryzach Ukrainy, ponieważ armia ukraińska będzie cały czas szachowała armię rosyjską, a ufam, że będziemy cały czas Ukrainie pomagali. My, Zachód, Stany Zjednoczone. Niezależnie od tego, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jak pan uważa, jak pan na to patrzy, właśnie też przeniosę się w inne miejsce na mapie. Chodzi mi o Izrael i Iran, Bliski Wschód. Mówi się o tym, że zaraz będzie uderzenie Iranu odwetowe za ten atak na ambasadę, że może dojść do ataków rakietowych właśnie ze strony Iranu na Izrael. Myśli pan, że to realne i to możliwe, czy jednak ta sytuacja na Bliskim Wschodzie się... No, ona i tak nie jest spokojna, bo mamy wojnę w Gazie, giną setki Palestyńczyków, natomiast chodzi mi o to, czy rzeczywiście może się otworzyć nowy front i rzeczywiście jakiś taki większy konflikt, nie tylko taki zimny, hybrydowy konflikt Iranu z Izraelem, tylko już właściwe działania zbrojne. Znaczy, Teheran patrzy na Pekin. Uważam, że to, jeżeli Teheran jakikolwiek ruch wykona uderzeniem na Izrael, to będzie miał parasol chiński, polityczny parasol chiński nad swoją decyzją. Natomiast moim zdaniem Izrael jest przygotowany na takie uderzenie i
odwet izraelski będzie bardzo dotkliwy dla Teheranu i Teheran o tym doskonale wie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, moim zdaniem Teheran miał wiele okazji, wiele momentów takich w swojej historii, chociażby na przestrzeni ostatnich 20 lat, że mógł takie uderzenie wykonać, nawet miał bardziej sprzyjające warunki niż ma teraz. Ale moim zdaniem też Teheran się obawia odwetu, takiego silnego odwetu izraelskiego, tym bardziej, że na dobrą sprawę przecież o tym wszyscy wiedzą, że Izrael dysponuje bronią jądrową, różnego, że tak powiem, wagomiaru. Więc w sytuacjach krytycznych na pewno by tej broni mogli użyć i tego moim zdaniem się Teheran obawia. Natomiast bym nie przeceniał bardzo możliwości też i Iranu, jeżeli chodzi o potencjał militarny, ponieważ oni, ja wiem, że oni dużo dawali sprzętu różnego i amunicji dla Rosji, ale to nie znaczy wcale, że oni mają takie technologie, które powalają z nóg Izraelczyków i tutaj, jeżeli chodzi o przewagę w możliwościach uderzeniowych, to mają tą przewagę Izraelczycy, są na to przygotowani. Od zawsze praktycznie, jeżeli chodzi o Iran. I wydaje mi się też, że oni są w stanie zaskoczyć Iran swoimi możliwościami, jeżeli chodzi o uderzenia te, które byłyby wykonywane z terytorium Izraela, ale i nie tylko z terytorium Izraela, bo Izrael wykonywał różne ataki, również i na terenie Iranu. Czyli pewnie możemy się spodziewać jakichś działań, ale nie musimy się bać jakiejś wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, tak pan uważa? Znaczy uważam tak, bo tam nikt nie jest zainteresowany wielką wojną. Tam są dwaj, znaczy tam, proszę pamiętać, że tam też jeszcze są dwaj duzi gracze, Arabia Saudyjska i Turcja, które nie chcą wojny w tym regionie, a na pewno nie chcą tej wojny i Turcy, i Arabowie z Arabii Saudyjskiej. I oni zrobią wszystko, żeby do tego konfliktu takiego wielkoskalowego nie doszło. Oni się na razie przyglądają, ale ich dyplomacja cały czas działa i trzyma rękę na pulsie. I trzyma rękę na pulsie, żeby nie doszło do większej eskalacji. Inną sprawą jest to, że chyba Izraelczycy za daleko się posunęli w Gazie, w tym co robią i moim zdaniem tak przykładem tego, że już się nie kontrolują, to jest ten mord na tych przedstawicielach tej organizacji humanitarnej, między innymi co został zamordowany Polak z rąk izraelskich żołnierzy. A zatem wydaje się, że Izraelczycy w tej chwili stonują i będą patrzeć na sobie na ręce, żeby przez taki mord na niewinnych ludziach nie było poważnego konfliktu, bo ten mord, którego dokonali na tych 7 przedstawicielach organizacji humanitarnych, jest bestialskim mordem i takim, bym powiedział, nieprzemyślanym działaniem, co odbiło się szerokim echem w całym świecie, absolutnie deklasując Izraelczyków. Chciałem o to zapytać, a cieszę się, że sam pan o tym powiedział i że podobnie to oceniamy. To już na koniec chciałem zadać takie ostatnie pytanie. Czy my żyjemy, panie generale, w czasach osi Pekin-Moskwa-Teheran? Bo kiedy słyszymy o działaniach Teheranu, wiemy, że Teheran radzi się, albo raczej konsultuje to, co robi z Pekinem i z Moskwą. Kiedy ja tutaj wieczorem zasypiam, to słyszę warkot dronów, zwłaszcza jak jestem w Odessie, dronów irańskich, szachet, które tutaj latają, których używają Rosjanie. Czy my rzeczywiście doszliśmy do takiego momentu, że mamy taki sojusz, który tutaj chce wywrócić, niektórzy polscy politycy mówią wywrócić stolik, ale wywrócić stolik w polityce międzynarodowej i właśnie zwiększyć swój wpływ na to, jak wygląda świat? Już doszliśmy do takiego momentu, że to jest jakiś taki sojusz, który jest odpowiedzią na NATO? Znaczy wydaje mi się, że może nawet nie odpowiedzią na NATO, bo trudno porównywać ten sojusz na tej osi Pekin, Moskwa, Teheran. Natomiast na pewno gra idzie o nowy porządek świata, ponieważ Chiny od wielu lat widzą swoją szansę, która polegałaby między innymi na tym, że przejmą rolę hegemona, że będą tym państwem, które będzie wiodło prym w geopolityce w świecie, deprecjonując do tej pory głównego gracza, jakim są Stany Zjednoczone. I tu idzie walka o jakby osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych poprzez wciąganie Stanów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych sojuszników w konflikty w różnym regionie. Przecież my wiemy o tym, że Izrael jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, w związku z tym wciąganie Izraela w konflikt również angażuje Stany Zjednoczone i
tutaj jest taka, bym powiedział, gra o osłabienie roli i znaczenia Stanów Zjednoczonych i jednocześnie budowania potęgi Chin w tej geopolityce. Czyli jakby układanie nowego porządku świata z wykorzystaniem Rosji i Iranu do tego, żeby burzyć tą siłę oddziaływania amerykańskiego między innymi na Bliskim Wschodzie, między innymi w Europie. A jak pan to widzi? Czy ta oś i Pekin i Moskwa i Teheran, one odnoszą sukcesy? Czy Stany Zjednoczone słabną? Jak spojrzymy na te, ostatnie parę lat, to można odnieść wrażenie, że rzeczywiście, no, mimo tego, że ta wojna Rosji nie wychodzi, to jednak Chiny na tym wszystkim, co się dzieje, zyskują. Na pewno Chiny zyskują, choć moim zdaniem Chiny też wdają się w konflikty, które wcale nie budują potęgi i wiarygodności Chin, chociażby przykład to, co się dzieje w rejonie Indo-Pacyfiku, w rejonie Filipin. Tam jest, bym powiedział, to jest daleko od nas, my tego tak nie widzimy, jaskrawo jak to widzą mieszkańcy tamtego regionu. Oni widzą tę ekspansję chińską i oni widzą zagrożenie tą ekspansją chińską w tamtym regionie bardzo mocno. Oni się konsolidują, budują swoje zdolności, żeby się tej ekspansji chińskiej opierać. My patrzymy przez pryzmat Bliskiego Wschodu czy nawet Rosji, ale trzeba postrzegać to przez pryzmat tego, że w całej globalnej polityce Chiny się pojawiają nagle wszędzie. Oni są w Oceanii i oni są przy Filipinach, oni są w Ameryce, w Afryce, oni są na Bliskim Wschodzie, oni są wszędzie. A zatem spróbują budować swoją silną pozycję przez tą ekspansję polityczną, ekonomiczną, militarną w wielu regionach, przez co wypychają z tradycyjnych rejonów wpływu Amerykanów, czego przykładem chociażby region Pacyfiku, czy Filipin, czy Bliskiego Wschodu nawet, bo przecież próbują przekonać Arabię Saudyjską, żeby Arabia Saudyjska była też ich sojusznikiem. A zatem gra idzie o wielką stawkę i w tej stawce to jest próba Chin jakby budowania nowego porządku i osłabienia roli Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone moim zdaniem jednak mają taki potencjał, mają tego świadomość, czym to grozi, więc nie dadzą się zepchnąć z tego teatru i będą cały czas skutecznie się przed tym broniły, przy czym na pewno muszą przekierować swój wysiłek na rejony dla nich najbardziej istotne z ich punktu widzenia, czyli z amerykańskiej racji stanu, a to jest na pewno Indo-Pacyfik. I tam powinni kumulować swoją szczególną uwagę. Natomiast Europę to my sobie zostawmy, się tylko przygotujmy do tego, żeby Putinowi pokazać, że potrafimy być zdolni, że się oprzeć jego zagrożeniom. A druga, mi się wydaje, że sprawa w relacjach na Bliskim Wschodzie, trzeba ją wyciszyć, trzeba ten ogień zgasić i nie ma co tego eskalować bardziej, ponieważ ofiary wśród Palestyńczyków są przeogromne i nie wolno tego narodu mordować bezprawnie, jak to robią Izraelczycy. To jest już moim zdaniem ten temat powinien być dawno zamknięty, ale tu kraje arabskie powinny przejąć stery w swoje ręce i się poukładać, jak kiedyś się układali Egipcjanie z Izraelczykami. To można było zrobić, pamiętam te czasy, to już było 12 lat temu, kiedy się rzeczywiście układali, bo byłem w Izraelu, byłem w Gazie. Można to zrobić. Zaprzestać tej eskalacji, zaprzestać mordów, ale to moim zdaniem jest nie sprawa Chin, a sprawa relacji krajów arabskich z Izraelem. Jasne. No niestety kraje arabskie, mam wrażenie, tutaj też są niejednorodnie podchodzą do pewnych rzeczy i też załatwiają swoje interesy. Każdy tych Palestyńczyków wykorzystuje, no ale to dokładnie. To już tak to jest na Bliskim Wschodzie. Panie generale, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. No niestety z różnymi niezbyt pozytywnymi wnioskami, no ale taka jest, proszę państwa, rzeczywistość dzisiejszych czasów. I pan uważa, proszę państwa, moim gościem. Dziękuję. Proszę państwa, moim gościem był pan generał Waldemar Skrzypczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.